Cześć, siemano, witam wszystkich overheatowców. Proszę Państwa, wczoraj pod koniec roboty zdecydowałem się, że dwa ostatnie panele, które leżą u mnie w stodole i się kurzą, zostaną zamontowane prowizorycznie w celu pozyskania większej ilości energii z samego rana i na szybko udziechciłem taką konstrukcję, jak możecie za mną zauważyć. Tutaj zrobiłem z drewna taki stojak, umieściłem na nim dwa panele i dzisiaj postaram się, jak tylko znajdę chwilę czasu, zamontować to i chciałem pokazać Wam, gdzie będę to montował i w ogóle pokażę Wam, jak to wygląda. Jest to taka prosta konstrukcja, która zawiera w sobie dwie kantówki drewniane, poprzeczne, mamy podocinane kantóweczki też pod panelami i tutaj dodatkowo jeszcze ze względu na to, że te kantówki były za krótkie, dołożyłem jeszcze po dwie kantówki na stronę i tutaj to spiąłem w całości poprzeczakiem takim. I jak możecie zobaczyć, klemy są tutaj wykonane z drewna, przykręcone to jest lekko z uczuciem. Za pomocą właśnie takich drewnianych klem. Konstrukcja, powiedzmy, że 99% ekologiczna, jak i same panele. Pod panelami, jak możecie dostrzec, mamy takie też właśnie tutaj, tak jak mówiłem, kantówki poprzeczne tu. I tu jest to samo zrobione. Może tego kamera w tym momencie nie widzi, bo panele są zamontowane, ale to jest tak zrealizowane. I tak jak mówię, jest to konstrukcja prowizoryczna na szybko i jest ona bardzo odsunięta od powierzchni ziemi ze względów takich, żebym wyszedł poza wysokość ogrodzenia, które jest na mojej ścianie wschodniej, a za chwilę Wam pokażę, jak to będzie tutaj ustawione i myślę, że dzisiaj też później dogram filmik, jak to będzie dokładnie wyglądało. No, jak widzicie, tutaj z poprzedniego roku mamy taką samą konstrukcję prowizoryczną, na tej samej zasadzie zrobioną, jak na razie działa. A tą konstrukcję właśnie ustawię tutaj na tej ścianie i te dwa panele będą, nie zasłonią mi okna, troszeczkę może na nie wejdą jakieś 10 cm. I chodziło mi o to w tej konstrukcji, żeby panele były powyżej tutaj płotu. Po to, żeby jak najwcześniej słoneczko już tu na nie świeciło. Mamy teraz godzinę 9:30, słońce jest dokładnie w tamtym punkcie, przebija się lekko przez chmury, ale tu już o tej godzinie ten kilowatopik, no pewnie nie cały, ale będzie już dostępny i to jeszcze od samego rana, ponieważ to słońce gdzieś właśnie stamtąd wschodzi, wstaje i ono tutaj fajnie za nad sąsiada mojego z oborą, stodołą tutaj idzie, więc od samego rana już to ładowanie będzie tutaj dostępne, dzięki czemu po prostu akumulatory szybciej dostaną porcję energii. Także myślę, że dzisiaj ta konstrukcja zostanie tu wpakowana, a i będzie to podłączone oczywiście pod mój regulator MPPT, który domontowałem niedawno. Dokładnie pod to urządzenie będzie to dopięte. No i tyle. A tak, dzisiaj mamy... Co my tu dzisiaj mamy za dzień? Zegarek, odpalisz się? No, nie chce się odpalić. Chyba jest niewłączony. W każdym razie dzisiaj mamy 19 kwietnia. Dzisiaj jest 19? Tak, dzisiaj jest 19 kwietnia. Godzina jakaś 9:30. Stan magazynu w tym momencie wygląda tak. Mamy już 2 kW w bateryjkę, 53,7 V. Po nocy napięcie nie spadło niżej jak 49 V. Wczoraj się fajnie bateria naładowała. Możemy jeszcze zweryfikować stan licznika, jak to wygląda. Powiem Wam szczerze, że po rozbudowie tej instalacji do tej mocy, która jest aktualnie, jestem bardzo zadowolony. Przez ostatnie dwa dni nie mieliśmy problemów z energią. Co prawda nie mieliśmy tutaj dużych poborów, bo nie mam aż tak wymagającej elektrycznej pracy. Ale bez problemu tutaj jak na razie to funkcjonuje. A stan licznika wygląda następująco. 53 581 kWh energii. Ja może jeszcze... Chyba mi się nie uda teraz uruchomić.
każdym bądź razie tak wygląda stan energii. Pogoda dzisiejsza wygląda w ten sposób, też jest chmura, ale energii z 15 kWh może nam tutaj ta pogoda dostarczy dzięki tym naszym panelom. No i tak sobie żyjemy w off-gridzie, proszę Państwa. Z racji tego, że na moim kanale zbliża się magiczna liczba 2000 subskrybentów, bardzo Wam wszystkim dziękuję za subskrybowanie. Ode mnie macie łapkę w górę. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji dalej, ponieważ tak jak mówię, wiele ciekawych materiałów jeszcze tutaj może trafić na ten kanał, a wraz z upływem czasu na pewno te materiały będą ciekawsze i fajniejsze. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na mojej głównej stronie mojego kanału dodałem taką fajną grafikę jakiś czas temu, gdzie chciałem poinformować Was, oficjalnego filmu w sumie tutaj nie dawałem, ale w tym momencie może to zrobię. Chciałem Was poinformować, że jeżeli wbiję na mój kanał 50 tysięcy subskrypcji, to zrobię coś takiego, co z ciepła wyprodukuje energię. Mianowicie zrobię po prostu rodzaj silnika parowego, który będzie napędzał generator prądotwórczy i ten generator będzie generował prąd. Także liczę na Wasze subskrypcje tutaj, na Wasze lajki, i oczywiście zapraszam do oglądania. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam i cześć!